Ilu królów Polski było Polakami? Francuz, książę z Siedmiogrodu, trzech Szwedów, dwóch władców rodem z Saksonii, w sumie aż 7 obcokrajowców na 11 królów elekcyjnych. Czytając jakiś czas temu książkę Normana Davisa Boże Igrzysko, która opisuje historię Polski, zauważyłem, jak wielu królów, których mieliśmy, było obcokrajowcami lub miało obce pochodzenie. Postanowiłem poszukać informacji na ten temat w internecie i znalazłem wiele ciekawych faktów, którymi podzielę się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. W 1572 roku zmarł bezpotomnie król Zygmunt August. Był on ostatnim przedstawicielem dynastii Jagiellonów na polskim tronie. Król nie pozostawił dziedzica ani nie wskazał następcy, dlatego szlachta musiała zdecydować, kto ma zostać nowym królem. Na sejmie zwołanym zaraz po śmierci króla szlachta z Polski i Litwy podjęła decyzję, że sama wybierze nowego monarchę. Zdecydowano, że każdy szlachcic ma prawo oddać głos na swojego kandydata pod warunkiem, że osobiście przybędzie na elekcję, czyli wybory. Taki sposób wyboru króla nazwano wolną elekcją. Wszystkie elekcje przeprowadzano na polu elekcyjnym niedaleko Warszawy. O tron Rzeczypospolitej ubiegało się wielu władców z innych krajów. Przysyłali oni do Warszawy swoich przedstawicieli, którzy starali się zdobyć poparcie i głosy szlachty dla swoich kandydatów. Po wielu burzliwych dyskusjach w 1573 roku szlachta zebrana na polu elekcyjnym wybrała na króla kandydata z Francji, brata króla francuskiego Karola IX, księcia Henryka Walezego. Po wyborze Henryka do Francji udało się poselstwo złożone z przedstawicieli Senatu Rzeczypospolitej. Senatorów przyjęto w Paryżu z wielkimi honorami. Na początku 1574 roku Henryk Walezy przybył do Krakowa, gdzie został koronowany. Jednak kilka miesięcy później dowiedział się o śmierci swojego brata, króla Francji Karola IX. Postanowił w tajemnicy przed Polakami opuścić Kraków i wrócić do Francji, gdzie odziedziczył tron po zmarłym bracie i został królem. O jego planach wiedziało tylko kilku zaufanych towarzyszy. Henryk wraz z nimi wymknął się w nocy z zamku na Wawelu i ruszył w kierunku granicy. W momencie, kiedy ją przekraczał, dogonił go pościg urządzony przez polskich senatorów. Prosili oni króla, aby nie wyjeżdżał z kraju i nie opuszczał swoich poddanych. Ten obiecał jedynie, że wróci, gdy tylko załatwi wszystkie sprawy we Francji. Jak się miało okazać, do Polski nie wrócił już nigdy. Po ucieczce Henryka do Francji szlachta miała nadzieję, że powróci on do Rzeczypospolitej. Po ponad roku oczekiwania zdecydowano jednak przeprowadzić drugą elekcję. Szlachta okrzyknęła królem Polski Annę Jagiellonkę, siostrę króla Zygmunta Augusta. Jednocześnie wysłano poselstwo na Węgry do księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego, ofiarowując mu koronę Rzeczypospolitej pod warunkiem poślubienia Anny Jagiellonki. Batory szybko zdecydował się na ślub, mimo że Anna miała już 53 lata i była od niego o 10 lat starsza. Na początku 1576 roku Batory przybył do Krakowa na koronację. Po śmierci Stefana Batorego w Polsce nastąpił okres szwedzki. Syn króla Szwecji Jana III Wazy, Zygmunt III Waza, został wybrany na polskiego monarchę w roku 1587. Po nim Władysław IV Waza w 1632 roku, po śmierci ojca, został wybrany na nowego króla w toku jednej z najspokojniejszych i najbardziej zgodnych elekcji w dziejach kraju. Jan Kazimierz Waza, wyniesiony na tron w styczniu 1649 roku po śmierci swojego starszego brata Władysława. Na skutek zawodu doświadczonego ze strony niektórych obcych szukano władcy rodzimego, co także nie zawsze okazywało się pomysłem trafionym. Niedługo później nastała epoka Sasów, królów z Saksonii. Wtedy to pod koniec XVIII wieku w Polsce i tak narzucały monarchów państwa ościenne. Wspomnienie silnych, mądrych Jagiellonów było już pradziejami. Jeśli chodzi o wspomnianych Jagiellonów, należy pamiętać, że choć epoka ich, bezpośrednio poprzedzająca epokę królów elekcyjnych, była czasami polskiej świetności, to jednak trudno mówić, by dynastia ta była polska. Wszyscy zapamiętali przecież rodowód jej pierwszego króla, przybyłego z Litwy Władysława Jagiełły. Jagiełło, władca wspaniały, nie umiał nawet za bardzo mówić w naszym języku. Jego żona, czyli nasza polska Jadwiga, była przecież Węgierką, córką Ludwika Węgierskiego. I choć ostatni Jagiellonowie, wnuk Jagiełły Zygmunt Stary i prawnuk Zygmunt August, czuli się już pewnie Polakami, to jednak sarmacka szlachta nigdy nie zapomniała ich północnego pochodzenia.
Ktoś może powiedzieć, że przed Jagiełłą w Polsce rządzili 100% Polacy. Z tym jednak nie bardzo można się zgodzić. Nie licząc wspomnianego Ludwika Węgierskiego z Andegawenów, często zapomina się o tym, że Piastowie zamieniali się miejscami na tronie z czeskimi Przemyślidami. Spośród tzw. pierwszych Piastów koronę nosił wyłącznie Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Śmiały i Przemysł II. Po Przemyśle koronował się na króla Polski w roku 1300 czeski Wacław II. Piastowie odzyskali koronę dopiero w 1320, a zanim linia wygasła, zdążyło nałożyć ją jedynie dwóch reprezentantów dynastii, Władysław Łokietek i Kazimierz zwany Wielkim. Niestety nie będzie miał racji również i ten, kto pocieszy się tym, że Polakiem był ostatni król, gdyż po Stanisławie Augustie Poniatowskim tytularnym monarchą był bowiem car Rosji. 24 maja 1829 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się koronacja cara Mikołaja I Romanowa na króla Polski. Jak to możliwe, że po rozbiorach nadal miały miejsce koronacje polskich monarchów? Dokładnie rzecz biorąc, w okresie po 1795 roku doszło do jednej takiej koronacji. Utworzone w 1815 roku dzięki uporowi cara Aleksandra I Romanowa, Królestwo Polskie było formalnie suwerenne, choć połączone unią personalną z Rosją. Znaczyło to, że car rosyjski był jednocześnie królem polskim. Taki też tytuł dodał sobie ten zwycięzca Napoleona. Wypominanie obcego pochodzenia należy potraktować z przymrużeniem oka. W Europie mieszanie się prawie wszystkich dynastii europejskich nie było niczym nadzwyczajnym. Polscy królowie od czasu do czasu dysponowali również insygniami czeskimi czy węgierskimi. Można podsumować to wszystko tym, że Europa, a przynajmniej królewska krew Europy, zawsze była wielonarodowa. Nie ma sensu więc zachowywać animozji, skoro nie wiadomo ile i jakich nacji znajduje się w naszych własnych genach. Zasubskrybuj kanał i daj lajka, jeśli podobał Ci się ten temat.